Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Jakiś czas temu widziałeś osuszacz w Pure Chemii. Dzisiaj Quick Detailer, środek do czyszczenia jest napisany. Produkt na polimerach, łatwy w aplikacji, szybki w dotarciu. Wiesz co, tak, on nie zostawia smugu, no w dotarciu jest całkiem nieźle. Pomimo, że jak, kurczę, wycierałem, jak aplikowałem, jak gdzieś załapało wody, to tak lubi, kurczę, wyrwać włoski z mikrofibry. Zapach. Przyjemny, neutralny, świeży, bardzo fajny. Przy aplikacji wyczuwalny bardzo słabiutko, ale jest fajnie. Tak jak widziałeś, uzupełniałem nim osuszacz z Pure Chemii i współgrają rewelacyjnie. Tutaj jeżeli chodzi o aplikację i połysk, szału nie ma, ale źle też nie jest. Taki jest, kurczę, wypośrodkowany. Można powiedzieć, że naprawdę produkt nie jest zły. Nie jest zły, jeżeli chodzi o połysk. On jest troszeczkę taki, może nie sztuczny, ale za to hydro ma obłędne. Hydro ma naprawdę na wysokim levelu. Ale stwierdziłem, że zobaczę, jak będzie przy osuszaniu. No i tutaj, słuchaj, miazga. Ten ich typowy osuszacz z Pure Chemii leży przy tym Quick Detailerze. No kurde, co za poślizg, na mokro. I teraz tak, proponuję wymienić ten atomizer na gwale, tak jak miał tamten osuszacz z Pure Chemii, i zrobić to tak samo jak z tamtym produktem do osuszania, czyli szeroko, kilka strzałów. Nie dość, że masz zabezpieczone, nie dość, że masz fajne hydro, poślizg przy ściąganiu wody jest obłędny. On woli więcej wody, jak masz, bo wtedy przy osuszaniu nie stawia takiego oporu, niż przy aplikacjach gdzieś ci załapie wodę. No do osuszania jest fenomenalny. Naprawdę. Połysk.
No tutaj niestety tak jakbyśmy troszeczkę tak tracili, ja wiem czy na tym połysku tracili, no jak zarzucisz go na sucho, jakby ten połysk jest taki bardziej wyrazisty. Tutaj jest tak troszeczkę go jakby mniej, ale za to w porównaniu z tym osuszaczem ten produkt daje mega, mega naprawdę uderzenie. Wtedy rzeczywiście jest naprawdę fantastycznie. Sam też nie jest źle, ale do osuszania jest naprawdę rewelacyjny. Na mokro, po prostu z szyby, z folii karbonowej, z lakieru, perfekcyjnie, naprawdę. I tak właśnie widzę ten produkt. A jeszcze lepiej połączyć te dwa. To już w ogóle bardzo przyjemnie. No dobra, z mojej strony to wszystko. Niewiele jest quick detailerów, które by tak fajnie na mokro współpracowały, naprawdę. I powiem Ci, że wtedy całkiem nieźle grzało chyba, jak to robiłem. Całkiem nieźle grzało i rewelacyjnie poszło. Nie zostało żadnych śladów po wodzie. Czy zbiera delikatne osady? Tego też nie sprawdzałem. Bo jak coś Ci konkretnie przyschnie, to i tak ciężko, żeby to usunąć quick detailerem. Chyba, że ma właściwości czyszczące, ale większość to i tak przykrywa. No właśnie, ten syfek, więc tutaj na ten temat proponuję w ogóle zamknąć i że coś Ci usunie osady po wodzie. No, no zamaskuje może tak, o, w ten sposób. To jest tak jak z tymi produktami, trzy w jednym do wnętrza. No właśnie, tak to część niby zbierze, część zamaskuje, ale oko cieszy, bo widać, że czegoś nie ma, że znikło, że działa. Dobra, koniec. Mówimy o quick detailerze, a ja już od razu fantazjuję. Fajny. Fajny, jeżeli chodzi o osuszanie. Jeżeli chodzi o aplikacje z rąsi na mikrofibrę, są przyjemniejsze produkty. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!